Identyfikator podmiotu SCP-34. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-34 przechowywany jest w zabezpieczonym pokoju, dostępnym wyłącznie dla pracowników z upoważnieniem poziomu 4. Podmiot zabezpieczony jest w gablocie, która znajduje się pod całodobowym monitoringiem wideo. Kiedy obiekt znajduje się poza laboratorium, pokrowiec ochronny nie może pod żadnym pozorem zostać z niego zdjęty. Każdy, kto wejdzie w kontakt z SCP-034, zostanie zamknięty na 24 godziny, podczas których poddany będzie obserwacji. Zamknięcie osoby zakończy się z momentem jej pozytywnej identyfikacji. Opis. SCP-034 to prymitywny nóż, wykonany z czystego obsydianu. Testy wykazały, iż artefakt został wykonany około 1000 lat temu. Pomimo prymitywnego sposobu wykonania narzędzia i jego wieku, jest ono nadal bardzo ostre. Obiekt nie wymaga stosowania żadnych zabiegów konserwacyjnych. Hipotezy powstałe po analizach ekspertów wskazują, że obiekt może pochodzić z Ameryki Południowej i że był używany w rytuałach rdzennych mieszkańców tych ziem. Sprawozdania hiszpańskich konkwistadorów, którzy eksplorowali region, popierają owe hipotezy. Opisywali oni szczegółowe skórowanie, które wykonywane było przez kapłanów przy użyciu takich noży. Skóry zabitych nosili jako ofiarę dla swoich bogów. SCP-034 posiada właściwość umożliwiającą niosącemu obiekt przybrać postać innego człowieka. Jeżeli przedmiot zostanie wykorzystany do wycięcia kawałka ciała innego człowieka, a ten kawałek zostanie przyłożony do skóry innego, osoba ta przyjmie nie tylko postać pierwszego, ale i wszystkie elementy jego wyglądu fizycznego. Testy wykazały, iż najmniejsza ilość skóry, jakiej potrzeba do transformacji, to 1 cm kwadratowy. Jednakże testy wykazały również, iż czas transformacji jest wprost proporcjonalny do ilości użytego ciała. Obliczono, iż 1 cm kwadratowy skóry wystarcza na 1 godzinę zmiany wyglądu. Po upływie czasu działania danej ilości ciała, wygląd drugiej osoby powróci do oryginalnej formy. Analiza właściwości SCP-034 wykazała, iż metoda upodobnienia do innej osoby jest niemalże idealna pod względem technicznym. Wygląd fizyczny to tylko część transformacji. Atrybuty fizyczne, takie jak wzrost, waga, masa mięśniowa, grubość kości, stan włosów, stan zmysłu widzenia, siła, kwestie natury medycznej czy nawet DNA, również ulegają transformacji. Osoby pod wpływem tej właściwości zachowują swoją osobowość oraz pamięć. Pomimo niemalże natychmiastowej transformacji, testerzy opisują doświadczenie podczas niej ekstremalnie silnego bólu. Testerzy pod wpływem większych zmian fizycznych mogą zacząć cierpieć problemy psychiczne. Efekty uboczne są szczególnie natężone, jeżeli przedmiot doświadczalny zmieni swój wygląd na wygląd osoby o płci przeciwnej, lub której wygląd zbytnio różni się od fizyczności testera. Jednakże, do poprawnego funkcjonowania jednostki doświadczalne, od których pobrano kawałki ciała, muszą być biologicznie żywe, by zmiana mogła zajść. Jeżeli osoba, od której pobrano kawałek ciała na transformację, umrze podczas trwania przemiany, ta natychmiast się zakończy. Więcej szczegółów zawarto w raporcie laboratoryjnym 034A. Ponadto, obiekt prawdopodobnie jest w stanie oddziaływać jedynie na jednostki ludzkie. Eksperymenty międzygatunkowe skończyły się. Usunięto. SCP-034 wszedł w posiadanie fundacji, kiedy impostor podający się za doktor dokonał próby infiltracji ośrodka. Impostor został ujęty po zidentyfikowaniu prawdziwej doktor, która uwiązana była w domu. Na jej prawej ręce brakowało dużego płata skóry. Pozostałe szczegóły opisane zostały w raporcie z przesłuchania 2211. Raport laboratoryjny 034A. Zdecydowaliśmy się przedsięwziąć kilka scenariuszy radzenia sobie z ograniczeniami właściwości SCP-034. Test pierwszy. Pobrano tkankę ze zwłok denata. Tkankę zaaplikowano na testera D452. Brak efektów. Test drugi. Pobrano tkankę z D532. Tkankę zaaplikowano na testera D452. D452 poprawnie przybrał postać D532. Po terminacji D532, D452 natychmiast powrócił do swojej oryginalnej formy. Test trzeci. Pobrano tkankę z ciała żywej osoby z martwym mózgiem. Tkankę zaaplikowano na testera D452.
D452 poprawnie przybrał postać wyżej wymienionej osoby i poprawnie wygląd ten utrzymał. Test czwarty. Pobrano tkankę od śmiertelnie chorej osoby. Tkankę zaaplikowano na testera D452. D452 poprawnie przybrał postać wyżej wymienionej osoby, jak i jej jednostkę chorobową. Obie osoby umarły w tym samym czasie. Po śmierci ciało D452 wróciło do swojej oryginalnej formy. Test piąty. Usunięto. Raport 2211 po przesłuchaniu. Zgodnie ze standardem procedur operacyjnych, na początku próbowaliśmy przesłuchać więźnia metodą pozbawioną przemocy i naruszeń ciała. Jednakże ta okazała się nieskuteczna, wobec czego zastosowaliśmy konwencjonalne techniki przesłuchiwania. Pomimo odniesienia szczątkowego sukcesu, zadecydowaliśmy, iż koniecznym będzie użycie SCP Dowiedzieliśmy się następujących rzeczy. Więzień posiadał obszerną wiedzę na temat działalności fundacji i jej projektów. Więzień posiadał obszerną wiedzę na temat innych grup podobnych do fundacji, które związane były lub są z SCP. Więzień nie działał z polecenia rządu. Więzień pozyskał SCP-034 i powiązane z obiektem instrukcje od nieznanej osoby. Więzień otrzymał szczegółowe instrukcje, by zinfiltrować ośrodek i utrzymać tę pozycję aż do momentu otrzymania kolejnych poleceń. Więzień posiadał wystarczająco dużo próbek doktor, by pozostać w ośrodku przez dni. Niestety więzień nie przeżył przesłuchania. Agent